To kolejna długo oczekiwana inwestycja, która realizowana jest na terenie powiatu jeleniogórskiego. Droga prowadząca z Jeżowa Sudeckiego do Czernicy jest w trakcie kapitalnego remontu. Będziemy kładli nową nawierzchnię, odbudujemy przepusty, natomiast to jest dopiero tak naprawdę pierwszy etap prac związanych z przebudową tej drogi. To naprawdę duża inwestycja, ponieważ koszt całej przebudowy wyceniony został na blisko 6 milionów złotych. W chwili obecnej robimy inwestycję za 1 348 tysięcy. To też znaczna kwota. Prace wykonywane są w większości z tak zwanych środków popowodziowych, z których korzysta starostwo powiatowe. Bez tych pieniędzy wielu inwestycji nie udałoby się przeprowadzić. To są bardzo duże środki, a nasz budżet to zaledwie 60 milionów około i poszukujemy możliwości, poszukujemy dotacji tutaj, tak jak mówię, środki popowodziowe, czyli dotacja od wojewody. To duża kwota, 80% dodane do każdej inwestycji, to naprawdę bardzo duże pieniądze. Koniec remontu drogi zaplanowano na połowę grudnia.